bomby. Nie jestem pewna kiedy, ale już tego lata. Tej wiosny było. Może w zeszłym roku też ich jeszcze nie było. Wydaje mi się, że to było zupełnie zagospodarowane. Wydaje mi się, że nie. Że tutaj była po prostu taka rozdeptana trawa. Ale może coś było, tylko to było takie puste coś. Zapomniałyśmy, z Maryną było następne, ale było też spotkanie w domu we Lwowie, w tym w domu przy dworcu kolejowym. A, tam, tak, gdzie tak, z tego tak, spotkania tak. Jest, tak, będzie tekst na wystawie. Zajmę zręczny moment. Po prostu, co do sprawy, najbardziej raz, że poznajomiali z tym możliwe. Albo dwa przynajmniej. Jeden raz na ploszczy, na ploszczy rynku. Jeden raz w Detempuli i jeden raz możliwo tut, ale w Użgorodzie możliwo my też bardziej. Możliwe. Mogło buty takie. To po zapisaniu. Nie. No dobra. Dobry dzień. Polaki pitwerzy. My zaraz nie mamy wideo. Później rozmawiają prawie, no, ale tak. My zaraz w Lwowie. Ja tu mają. Ja po prostu, Antony może rozmawiać w tym momencie, ale ja im wskażę i bym podzwonił mi zniszczyć. No, im trochę odjęć z tekstu, jak to jest napisać. Tak, my zależy od tego, co lichaj wchodzimy. Metą je przedstawić ich historię w Polsce. Historię, tak, tym się no. Można wskazać, że normalnie. Oni nam rozpowiadali o swoje życie. Dobre. Zadowolony? A każdy dobry, bo ja na pewno tak. Zadowolony tym, co zrobiłem. Tak. Tak, w Parku Kultury. Tak, w Parku Kultury. To było spotkanie. Jedyne. Tak, jedyne spotkanie na dworze. Potem w Dydze. Później. Tam koło Czerwonej Kaliny w tej kawiarni. Z Oksaną. Tak. Później u ciebie w domu. U mnie w domu. I u nas w domu, kiedy to był jeszcze nasz dom. Tak. W domu. Już porodzi trzy razy. Tak. W domu dziewczyn, z którymi rozmawiałyśmy. W domu Kijowie. Kijowie. Na Obłoniu. Tak. W mieszkaniu dziewczyn, które przyjechały z Doniecka i one zapraszały swoje koleżanki. I w kawiarni na Wałowej. Było jedno spotkanie. Na Wałowej. Aha, tak. I wtedy spotkałyśmy się z tymi przesiedlankami z Krymu, z Ługańskiej i z Donieckiej obecnie. Z Mariupola też. Co jeszcze jakieś? No i w Polsce było spotkanie też. Dużo było tych spotkań na przykład w Kijowie, które odbyły się w jednym mieszkaniu. Mhm. Coś na pewno nie było. Od początku. Znajomo się Lesia Ukrainka, była lesbianką. Ja nie znam, czy ty Męce skazała. Kto jest Męce skazał? Możliwo Natalka Zina. Mamy taka idea, że możemy cytoczki, w jakich budemy znimaty, możemy po prostu wybrać pamiętniki tych człowieki, a cej pusty, no cej dla żynki mi buty. Tak dla Lesi. Dla Lesi na przykład. Tam harne miejsce, żeby Lesi postawić na Petruszewicza. Водичка то там ти їх виділа. Ага, добре, дякую. Я мислила, що собі лепей порадзе. To mnie trochę przerosło, a z drugiej strony wiedziałam, że ty jesteś w gorszym stanie niż ja i musiałam pokazać, że jednak ja jestem jakby przekonana o słuszności naszego działania. Nie, działanie nie było słuszne, tylko działanie było za dużo, wydaje mi się, jak na ten dzień. To było 9 godzin wiatru.
więcej nawet jeszcze, bo zapisu było około 9 godzin, a samych rozmów było jeszcze więcej. No właśnie, i to był dopiero początek, więc nasza ukraińska mowa czy też była w innym stanie i też myślę, że każdy kolejny wywiad w jakiś sposób wchodził nam lepiej i łatwiej, bo miało się ze sobą jakieś doświadczenie z tych wcześniejszych, a to było oczkowanie od razu na głęboką wodę. No i też pamiętam pytania, jakie sobie na początku przygotowywałyśmy, które później zupełnie odrzuciłyśmy w następnych rozmowach, bo one tworzyły jakiś taki szkielet rozmowy, który w zasadzie mocno banalizował te historie, jeśli by się ich trzymać sztywno. I wszystko, co najciekawsze, odbywało się w tej przestrzeni, gdzie była jakaś uważność, gdzie było takie zrozumienie tego, co unikalne w tej historii, a nie tego, co uniwersalne w tej historii, można tak powiedzieć. Ale to też było bardzo męczące, bo też nie do końca jakby byłyśmy w stanie ukiełznać tę rozmowę. Ta rozmowa przerosła nas emocjonalnie chyba również, ale też myślę, że faktor, czynnik języka był ważny, bo mówiłyśmy po ukraińsku, a to był przecież mój trzeci miesiąc w Ukrainie i trzeci miesiąc, odkąd zaczęłam uczyć się tego języka. I na szczęście nasza rozmówczyni rozumiała trochę polski, tak, ale jednak no, ale to zawsze są typy, jakieś uproszczenia, że bierzesz kobietę, która zajmuje się pomocą, jako wolontariuszka jeździ, załóżmy, na wschód, ale to mogą być zupełnie różne historie, no to jest banalne, ale jakby to, co jest w nich ciekawe, to jest właśnie to, co nie zawiera się zupełnie w tym opisie suchym, tylko te wszystkie niuanse, spostrzeżenia, też umiejętność dzielenia się tymi doświadczeniami, bo nie każdy jest w stanie zawrzeć w języku te doświadczenia. Albo nie każdy też je ma jakoś w sobie. Tak, ale wydaje mi się, że osoby, które decydowały się podzielić swoją historią, to były takie osoby, które umiały nazwać swoje doświadczenie. Dlatego się decydowały na to, żeby wziąć udział w projekcie. Ale ja mam też, ale pewnie tak można powiedzieć o większości tych rozmów, ale wyraźnie też wyróżniały się rozmowy, było ich bardzo mało, w których rozmówczynie mocno się autocenzurowały. Mhm. Chociaż zawsze było tak, że my mówiłyśmy, że to, co powiedzą, będzie jeszcze później przez nie autoryzowane. My nie będziemy wykorzystywać tego, czego one nie będą sobie życzyły. To były takie sytuacje, w których ta cenzura była tak daleko posunięta, że w zasadzie ciężko było tę rozmowę naturalnie prowadzić, bo wynikało z tego, ja przynajmniej miałam takie poczucie, że my słyszymy to, co ta osoba oczekuje, że co ta osoba uważa, że nie chciałbyś usłyszeć. Którą rozmowę nie masz na myśli? Pewnie chciałabym o tym mówić teraz, ale nie była to rozmowa jedna, która bardzo mocno w tym kierunku, jakby tak uderzyła mnie w tym sensie. To była kiepska rozmowa. Tym bardziej, że to też była ta rozmowa, z którą wiązałyśmy jakieś takie nadzieje, jeśli można tak powiedzieć, a przynajmniej miałyśmy duże, sporo oczekiwania. A okazuje się, że te rozmowy, które się wydarzyły bardziej przypadkowo, większość, nie wszystkie, ale większość, one były ciekawsze przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy. Może dlatego, że nie miałyśmy wobec żadnych oczekiwań, bo nie wiedziałyśmy, co się zdarzy. Natalka, co wczoraj robiłaś? Spacerowałam w Kijowie. Ty też. Słuchałam muzyki w studio. Jakiej? Improwizowanej w niczym. Byłaś na Chruszczatyku? Nie. Robiłam na Falaflu. A ty prawie. To byłaś na Besarabskim, tak? Na Podolu.
których nie pamiętam ze względu na stan, w jakim się znajdowałam. Poznałam wiele osób. Na kierunek zawsze piękny. Ty nagrywajesz, kiedy my się rozpowiadamy, a późniejsze ty zwyczajno wykorzystujesz kartynu z tego zapisu, tylko w jaką, no, jakąś częstynę z tego zapisu w planie wizualnym, a ty wykorzystujesz prosto dźwięk i podkładajesz inne jakieś zdjęcia, na przykład pejzaż. To ona. Tak wygląda twój jabłek? Nie, on myślę, że... Nie, taki jaja, który on się czuje. To co, Ada, jakiś wiersz? Kiedyś tutaj siedziałam i... Nie, nie będę cytować z pamięci. Kiedyś tu siedziałam i jakiś Polak poprosił mnie, żebym zeszła, bo chce mieć zdjęcie z Mickiewiczem. Tylko on? Tylko on i wieszcz, tak. No i zeszłam. I do tej pory nie udało mi się wymyślić, co mogłabym zrobić lepiej w tej sytuacji. To była ten sam dzień, kiedy napisałem, że siedzisz koło wieszcza narodowego, a ja poszłam do Szewczenki. Natalka mówiła, że można znaleźć w podwórzu jakiejś szkoły, ale to jest na obrzeżach Lwowa gdzieś. Ukryta Ukrainka. W lesie. Ludzie do niego podchodzili robić sobie zdjęcia i ja akurat przychodziłam w tym momencie, kiedy dziewczyna w takich super krótkich shortach i bardzo strzepisz tej bluzy, stanęła koło niego o tak i robiła tak, a jej koleżanka po prostu stała i wykonywała serię fotografii. Tutaj byłam kiedyś na manifestacji, na którą zaprosiły nas te kobiety, z którymi przeprowadzałyśmy wywiad na Wołowę. Te, które są, pochodzą z Krymu i z obwodu gańskiego i donieckiego. I zdziwiło mnie wtedy to, jak inaczej wyglądają tej manifestacji, że cała ta grupa była jakby na scenie, a odbiorcami byli wszyscy przechodnie i oni przemawiali jako grupa do nich. Śpiewali w naszych domach. To była manifestacja osób przesiedlonych, tak? Tak. Kobiet oni... przesiedlonych, czy nie, ludzi? Nie, w ogóle ludzie ze wschodu, oni walczyli o swoje prawa, żeby być tak samo traktowani jak Ukraińcy zachodni Ukrainy. A te rozmowy, których nie udało nam się odbyć? No, ja mam jeszcze nadzieję, że uda nam się przeprowadzić co najmniej dwie z tych rozmów, z którymi byłyśmy już, jakby brałyśmy pod uwagę to, że one się odbędą i byłyśmy już, nawiązałyśmy już kontakt z tymi rozmówczyniami. Ale no, pytanie też, kiedy ten projekt się skończy. Jak nie wyznaczyłyśmy sobie deadline'u, a dobrze by było... Czy myślę, że nie ustalonym przez nas deadline'em, ale jednak deadline'em jest czas, kiedy wyjedziemy z Ukrainy, czyli już niebawem. Ja myślę, ale to jest deadline na to, żeby te rozmowy się odbyły. Tak. A ja mówię teraz o deadline'ie dla tekstów. Dla pisania tekstów? No tak. Napisania tekstów. Napisania tekstów. Możemy ustalić taki deadline. Ja myślę, że dobrze by było...
co nie chciałam powiedzieć teraz, co powiesz. Ale myślę, że jak już nie będzie nas tutaj, będziemy zupełnie gdzie indziej, to wtedy bardziej to będzie to taka sytuacja, w której bardziej realistycznie będziemy mogły ustalić ten termin. Kolejny pomnik poświęcony ważnego, nie tylko dla tego kraju, ale również dla Europy. Nauczył Europy ciekawe, jak to promuje na samym. Wydaje mi się, że włożyłam całe serce w to, co zrobiłyśmy, ale wydaje mi się, że mogłam zrobić trochę więcej i tego żałuję, że nie mamy tych rozmów jeszcze 20. Albo chociaż jeszcze 10. Ale mamy tyle godzin materiału, że wydaje mi się... No, zrobiłyśmy kawał dobrej roboty. Jeszcze kawał dobrej roboty jest przed nami do zrobienia. Cieszę się, że mogłyśmy, że miałyśmy możliwość zrobić to w ten sposób. Że to bez pośpiechu. Tak, też bez pośpiechu, ale że to nie było po prostu zebranie tych historii i koniec, tylko też jakaś podróż w głąb tego doświadczenia. No to banalnie brzmi. Konfrontacja z własnymi wyobrażeniami na temat tego, czym mogłoby to być, a czym to finalnie stało się. No bo zaczęło się od tego, że chciałyśmy zbierać historię kobiet związanych z wojną. Tak. A ostatecznie to są bardzo różne historie, a jednocześnie wszystkie te historie nie składają się na reprezentatywny obraz czy portret ukraińskiej kobiety. I też myślę, że taka próba, jeśli byłaby podjęta, to ona byłaby nieudana zawsze. Zawsze byłaby nieudana. Nawet jakby podbierać historie z różnych kobiet, z różnych oblasti, z różnych obwodów, albo w różnym wieku, to byłoby ciekawe archiwum, ale ten portret taki jaki jest, on też jest na tyle adekwatny i autentyczny jak ten mój zdaniem, ale też sposób. Też dlaczego?